timer do szczoteczki do zębów, zakładka, doniczka, długopis, a nawet biżuteria zrobione z Lego. Zobacz użyteczne sposoby użycia Lego w naszym nowym wideo. Rano w domu Rosalki i Bena panuje szaleństwo. Są spóźnieni do szkoły. Ben się szykuje i je jednocześnie. Ale o czymś zapomniał. Nie miał czasu umyć zębów. Siostra zabiera go do łazienki. To nie zajmie długo. Plus pilnowanie czasu będzie łatwe z nowym stojakiem na szczoteczki. To specjalna klepsydra. Zrób kwadratowy element z zagłębieniami z Lego. Przyczep prostokątną podstawę z tyłu. Przymocuj obrotowy klocek na środku. Przymocuj do niego klepsydrę. Dodaj dwustronną taśmę piankową z tyłu. Przyklej na górze dwa Lego ludki. Podnieś ich ręce. I włóż szczoteczki w stojak. Lego ludek podaje Benowi pastę i szczoteczkę. Czas na higienę. Ben nie odłoży szczoteczki, aż ostatnie ziarnko piasku nie przeleci. Nareszcie koniec czasu. A zęby Bena są czyste i lśniące. Teraz kolej Rosalki na mycie zębów. Rosalka przynosi do łazienki tajemniczego slajma. Uwięził kawałki Lego. Rosalka uwolni klocki. A slime pieni się, gdy dotyka wody. A to zabawa. Ale Ben ma inne zdanie. Biedak od godziny próbuje się dostać do łazienki. A Rosalka jest zajęta swoimi psotami. Zaraz skończy się jego cierpliwość. Planuje wtargnięcie. Dostaje się do łazienki siłą. Ups, Rosalka mu to ułatwiła. Ciekawe, co tak długo robiła. Nic nielegalnego. Rosalka tworzyła mydło z Lego. Weź Lego ludki i klocki. Włóż małe kawałki do butelki z przezroczystym mydłem w płynie. Rozlokuj je drewnianym patyczkiem. Włóż psa. I Lego ludka. Nurkuj kolego. Załóż pompkę. Rosalka pokazuje swoje nowe dzieło bratu. To mydlana sztuczka. Ale dlaczego Rosalka utopiła psa i jego ludka w mydle? Jest okrutna. Szybko, Ben. Łazienka jest już wolna. Ben czyta poradnik, jak rządzić światem. Ale ktoś mu przeszkadza. Raz Rosalka, a raz jego telefon. Z nerwów zapomina, na której był stronie. No cóż, władza nad światem to nic łatwego. Ale Rosalka pomoże bratu się skupić. Ma pomysł, jak poprawić mu humor. Rosalka wymyśla ciekawą zakładkę. Wytnij pasek z papieru piankowego. Przyklej połowy Lego ludka z Minecraft do końców paska. Zrób kolorowe kółka z papieru piankowego dziurkaczem. Przyklej po dwa tego samego koloru wszędzie. Tak, żeby piasek wyglądał jak klocek Lego. Rosalka przynosi tego ludka z Minecrafta i rozkłada go w połowie. Ludzik rozciąga się w długą tasiemkę. To użyteczna zakładka. Steve z Minecrafta zakrada się do książki Bena. Będzie pilnował odpowiedniej strony. Ben wraca do przyszłości z lat 80. Dlaczego przyniósł tyle śmieci? Boombox naszej babci? Ben mówi, że gry na telefonie to już przeszłość. A oto klasyczny labirynt z Lego, totalny old school. Przymocuj kawałki taśmy dwustronnej do kawałka grubej tektury. Przyklej podstawę z Lego. Zbuduj labirynt z kilkoma wyjściami na górze.
zrób otwory w brzegach kawałka przezroczystego plastiku dziurkaczem. Przymocuj, zabezpieczając kwadratowymi klockami Lego. Włóż paciorek do środka labiryntu. Ben z zaangażowaniem bawi się tym labiryntem pamiętającym dinozaury. Rozalka też jest zainteresowana. No już, braciszku, daj mi też spróbować. Gra z ubiegłego wieku przyciąga Rozalkę. Klimat lat 80. Labirynt Lego to nie retro, to klasyka. Rozalka chce nowe ozdoby. Zawraca Benowi głowę i podtyka katalog z biżuterią pod nos. Dlaczego on nie rozumie aluzji? No dobrze. Ben posłucha siostry i zaraz coś wymyśli. Przymocuj rogi w różnych kolorach do płytki Lego o wymiarach 4x4. Odrysuj na kawałku sztucznej skóry i wytnij kwadrat. Wytnij otwory na zapięcie. Przymocuj zapięcie od broszki. Przyklej ozdobę Lego. Zrób kwadratowy wisiorek z mniejszych klocków w ten sam sposób. Przymocuj skórzany sznurek. Przymocuj zapięcie. Ben przynosi Rozalce niespodziankę. Zamknij oczy. No już, to twój prezent. Rozalka chciała ozdobę, ale tego się nie spodziewała. Naszyjnik z Lego? Czekaj, Ben. Rozalka też ma niespodziankę. Rozalka myśli nad tym, co mogłaby podarować bratu. Zainspirowało ją Lego, ale musi dobrze zapakować prezent. Co powinna zrobić? Wstążka podsuwa jej pomysł, żeby zapakować prezent w pudełko. A wygląd Lego daje pomysł na wzór. Połączmy Lego i farby. Weź pudełko zawinięte w biały papier. Zamocz trzy klocki różnej wielkości w farbie akrylowej. I zrób odbitkę na pudełku. Pokryj tak całe pudełko i wieczko. Zawiąż wokół satynową wstążkę. Rozalka przygotowała prezent i wkłada ładne Lego pudełko, które na pewno spodoba się jej bratu. Ben nie może się doczekać, żeby je otworzyć. Co jest w środku? Rozalka dała bratu broszkę z tej samej Lego kolekcji, co jego naszyjnik. To przypinka godna prezydenta biznes. No, no, ale niespodzianka. Ben jest fanem Emeta Brickowskiego i nie oprze się propozycji Rozalki, żeby zrobić selfie z nowymi ozdobami Lego. Nasze rodzeństwo przeciera szlak dla biżuterii. Rozalka sprząta i prosi Bena o pomoc, ale on nie umie sprzątać i cały czas bawi się zabawkami. Aż przypadkowo przewraca ulubioną roślinę mamy. Co zrobimy? Mam pomysł z Lego. Zrobimy nową doniczkę z Lego i będzie wyglądać nawet lepiej niż stara. Weź klocki na plac budowy. Zrób kwadratową bazę. Zbuduj wysokie ścianki z kolorowych klocków. I włóż doniczkę z rośliną. Włóż tabliczkę z nazwą rośliny. Udekoruj doniczkę Lego ludkiem. Wkładają do niej roślinę mamy. Od razu lepiej wygląda. Lepiej uciekać, zanim ona wróci. Rozalka pisze ważne wypracowanie, ale długopis ją zawodzi. A ma jeszcze tyle pracy. Jak sobie poradzi? Długopis z Lego ratuje sytuację. Zrób długi cylinder z okrągłych klocków. Zakryj koniec płaskim korkiem. Z
drugiej strony weź stożek, włóż wkład długopisu i zabezpiecz mniejszym stożkiem. Rozalka kończy swoją pracę jednym pociągnięciem Lego długopisu. Idealny jest. I sam się składa. Rozalka musi tylko dopisać ostatnie zdanie. Ten Lego długopis uratuje jej pracę naukową. Podobały Ci się nasze triki z Lego? Napisz w komentarzu, jakie pomysły wykorzystasz i co chcesz zbudować z Lego. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych trików z Lego od Trum Trum.